Witam Was w piątym już filmie z serii Wszystko o malowaniu natryskowym, którą przygotowaliśmy wraz z marką Dulux Professional. Dzięki naszym poprzednim filmom dowiedzieliście się, jak wybrać farbę, jak ją przygotować, jak dobrać odpowiednie urządzenie do Waszych potrzeb. Poznaliście też technikę malowania. Wiecie już, że malowanie natryskowe niesie ze sobą wiele pozytywnych efektów. W połączeniu z odpowiednimi farbami najwyższej jakości, które oferuje nam marka Dulux Professional, zadowolenie inwestora jest gwarantowane. Dzisiaj pokażemy jeszcze jedną zaletę malowania natryskowego. Spróbujemy pomalować nierówne powierzchnie, ponieważ nie zawsze na budowach, po których codziennie jeździmy, spotykamy się z idealnie równymi ścianami, które mamy pokryć farbą. Dzisiaj dla przykładu będą to... Kasetony i sztukateria. Pokażemy, że malowanie natryskowe również sprawdzi się i w tym wypadku i sami ocenicie efekty. Przed Wami dwa typy kasetonów. Jedne są w kolorze czarnym, drugie są w kolorze białym. Pokażemy Wam, jaka jest siła krycia Resisto 1. Ta farba doskonale sobie z tym poradzi. Kolejnym elementem, który pomalujemy, jest sztukateria w kształcie rozety o nieregularnym, dekoracyjnym kształcie. Farba Resisto 1, którą wybraliśmy, jest odporna na tłuste plamy, szorowanie i mycie detergentami. Oprócz tego jest antyrefleksyjna, czyli matowa, to znaczy, że idealnie nadaje się do malowania ścian i sufitów. Resisto 1 jest bazą do systemu mieszalników, dlatego możemy ją wymieszać w pełnej palecie kolorów RAL, NCS i ACC. Do aplikacji użyję profesjonalnego agregatu Superfinish 23 Pro. Jest to urządzenie pracujące w technologii HEA, co znaczy, że pracuje w technologii niskiego ciśnienia, która zapewnia nam niższe pylenie, mniejszą eksploatację urządzenia, mniejsze zużycie farby. Dzięki temu też mamy większy komfort przy natrysku farby używając dysz HEA. Jest to ogromna przewaga nad starą technologią wysokociśnieniową, która kiedyś była szeroko znana. W poprzednim odcinku mówiłem o katalogu, który zawiera produkty marki Wagner oraz Dulux Professional. Oprócz zastosowania konkretnych farb i urządzeń znajdziecie tam również informacje o parametrach dotyczących natrysku hydrodynamicznego, to znaczy doboru dyszy, filtra, ciśnienia, rozcieńczenia farby. Dzięki temu łatwiej będzie Wam przeprowadzić test przed rozpoczęciem finalnego malowania i uzyskać idealny obraz natrysku. Zgodnie z naszymi rekomendacjami z katalogu farbę do dzisiejszego zadania rozcieńczyłem 5% czystą wodą. Ciśnienie ustawiłem na 120 bar. Dysza, którą wybraliśmy to Dysza 213 w technologii HEA. Dlaczego 213? Katalog mówi nam tutaj o dyszy 517H, natomiast wraz ze zmniejszeniem kąta natrysku materiału średnicę otworu dyszy należy również zmniejszyć. W tym wypadku przejście z dyszy 517 na 213 by uzyskać podobny, idealny efekt. Do zbiornika układu ssącego nalałem już wcześniej przygotowaną farbę. Zanim przystąpię do natrysku, należy wykonać test, czy obraz natrysku jest prawidłowy. Do tego zadania użyję kawałka ściany. Oto efekty. Zarówno białe, jak i czarne kasetony zostały idealnie pokryte. Farba Resisto 1 zapewniła nam idealną powłokę, która nie zostawiła żadnych nierówności i śladów. Kolory bazowe nie przebijają. Farba po pełnym wyschnięciu zostawi nam idealnie matową powłokę. Nasza testowa sztukateria również została idealnie pokryta. Jeśli takie dekoracje znajdują się na waszych sufitach, możecie użyć do tego zadania przedłużek. Które zwiększą wasz zasięg w ciągu pracy. Do dyspozycji mamy 15, 30, 45, 60, 90 cm, a nawet 1,80 cm. Pokazałem wam dzisiaj kolejną zaletę malowania natryskowego, czyli radzenie sobie z trudnymi powierzchniami. Czyli takimi, które są nierówne, chropowate, mają strukturę lub są to po prostu dekoracje. Agregaty marki Wagner w duecie z farbami Dulux Professional. Dadzą Wam niesamowity efekt i pewność, że każde zadanie zostanie wykonane prawidłowo. Dzięki temu każdy z Waszych klientów będzie zadowolony i współpraca będzie trwała nadal. Pamiętajcie, że profesjonalni wykonawcy używają profesjonalnych narzędzi i profesjonalnych farb. Dlatego wraz z marką Deluxe Professional wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom. Dostarczamy dla Was odpowiednie rozwiązania, produkty. Jeśli szukacie praktycznych wskazówek, co do wyboru farb, agregatów i odpowiednich ustawień do konkretnych farb, zapraszamy do obejrzenia naszego folderu. Link do niego znajduje się w opisie pod filmem. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Chcecie dowiedzieć się więcej na temat produktów marki Wagner? Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi. Link do kontaktu z nimi znajdziecie w opisie tuż pod filmem. Do zobaczenia. thank you